ja teatr praktyczny chyba znalazłem w internecie. I tak mówię, co to jest? Co to jest? No więc nie wiem, co to jest, więc zobaczmy. No więc dla nas jest to wyzwanie, natomiast liczymy na to, że dla Państwa będzie w drugiej części tego, co po tym, jak pokażemy, to co my mamy do pokazania, teatr praktyczny, to jest w zasadzie narzędzie do doskonalenia relacji w zespole. To narzędzie stworzyliśmy wszyscy, stworzyliśmy je kilka miesięcy, przechodząc przez wszystkie fazy budowania zespołu, budowania relacji w zespole, od takiej naprawdę niepewności, poprzez bardzo ostre konflikty, aż doszliśmy do współpracy. Spektakl, który w końcu stworzyliśmy, ponieważ nie jesteśmy aktorami zawodowymi, ale oparliśmy go o technikę teatru forum. Sytuacje są rzeczywiste, inspirowane naszymi doświadczeniami osobistymi i zawodowymi. Natomiast historia i postaci są fikcyjne. Oczywiście, słuchajcie, relacji nie da się doskonalić teoretycznie, w związku z tym zapraszamy do tego, abyście przeszli z nami przez dwa kroki. Pierwszy krok to jest obserwowanie uważne tego, co się będzie działo tutaj na scenie i w pewnym systemie, w pewnej firmy. O tyle jest to istotne, że będziecie mieli szansę zobaczenia tego systemu dosłownie z góry, tak? Dosłownie w tej przestrzeni. Na co nie ma szansy główna bohaterka naszego spektaklu, Małgorzata, która tak naprawdę jest uwikłana w ten system, nie widząc go zupełnie z góry, tak jak wy będziecie mieli szansę. Powiedziałam już o tym, że Małgorzata jest główną bohaterką. To przedstawmy te postacie, które stworzyliśmy. Jestem Małgorzata, pracuję w firmie Together od 6 miesięcy. Jestem szefową działu ekantów. Prywatnie jestem mężatką, mam dwójkę dzieci i przyjaźnię się z Patrycją. Mąż Małgorzaty. Jacek bezrobotny. Przyjaciółka. Patrycja dziennikarka. Przejdziemy teraz do firmy. Dział ekantów, który bezpośrednio podlega Małgorzacie. Zacznijmy od Tadeusza. Analityk i informatyk w firmie od samego początku. Tosia. Stażystka. I Milena. Zajmuję się kluczowymi klientami, jestem w firmie od początku i wiem o niej wszystko. Dział kreacji. Wera, kieruję tym działem od 6 lat. No i sam prezes. Piotr, 6 lat temu razem ze wspólnikiem założyliśmy tę firmę. Jak na razie wszystko działało w porządku. Zapraszamy, abyście razem z nami weszli do firmy i spędzili razem z nami 2 dni. Uwaga, akcja! Hej Piotr, jak tam? Bardzo jesteś wymęczony? Może skoczymy na festiwal tam? Słuchaj, a jak tam działanie na dziś? No, u mnie jak w mrowisku, twórczo, intensywnie. Nowy projekt na jaką lekko już jest prawie skończony. Ale u akantów Małgorzata nie ogarnia. W ogóle nie wie, co się dzieje w zespole. Ale to co, nie wyrobią się w terminie? Piotr, no ja się wyrobię, ale ona to już nie moja sprawa. Wiesz, mój brat jest do wzięcia. Wraca z kontraktu w Hanowerze, może by wysłał CV. To dobra, nie pusta. Super, pomóż na tym festiwalu. Dobra. Tak, rozmawiałam, wysyłaj CV. Buziaki. Tak, Piotr? Hej, Gosiu, mogłabyś do mnie przyjść na sekundę? A co, stało się coś? Chciałbym z tobą porozmawiać. Okej. Okay. No, cześć. Hej, witaj. Jak kampania Ekomleko? Ekomleko? Tylko jest zgodnie z planem. A kiedy masz prezentację? Prezentację w środę jakoś. A jakoś, ale to nie wiesz kiedy? To jest twój, to znaczy najważniejszy klient, a ty nie wiesz kiedy masz prezentację? No nie widziałam kalendarza, zaraz mogę sprawdzić. Chciałbym, żebyś sprawdziła i chciałbym też, żebyś wysłała mi wszystko, co masz. Czyli copy, wizuale, strategię, analizę, wszystko, co masz, dzisiaj do 18. Dzisiaj? Tak. Jest jakiś problem? Nie, nie, spoko. Super, dzięki. Milena. Słuchaj, potrzebuję prezentację dla Ekomleko.
czym wyciągnę się jeszcze raz? Prezentację dla Ekomleta potrzebuję, bo prezes kazał. Nie teraz. No ale słuchaj, no prezes kazał, no. Kosiu, tobie kazał. Na kiedy możesz go przygotować? Nie wiem, do końca tygodnia to może. Nie, no ja potrzebuję na dzisiaj, więc bardzo cię proszę, przygotuj mi wszystko, co masz. Jak chcesz, ale i tak to w ogóle nie będzie dla ciebie jasne. Prześlij, proszę. Gosia, ty się weź lepiej za kreatywą, wiesz? Bo inaczej popłyniemy. Ale co masz na myśli? Nic od nich nie ma. O, Vera, dobrze, że cię widzę. No właśnie potrzebuję materiały, grafiki, teksty, wizuale, no wszystko, co masz dla Ekomleko na dzisiaj. O, nie, dzisiaj nie dam rady. No, mam mrówanie głowy. Nie, no to ważne jest, no. Gosia, tak patrzę, jakie masz ładne kolczyki. Dzięki. W ogóle ładnie wyglądasz. Nie, no ten sposób. Lansujesz się. Nie, no ten sposób już... Dobra, to ja lecę. Ale słuchaj, no co z tymi materiałami, no? Będą. Halo, Gosia? Jestem na dole, czekam. Ale Patti, przecież Jezus, kompletnie mi to wyleciało z głowy. Jak to, tu nie idziesz? Mam taki młyn dzisiaj tutaj, nie wyrobię się, nie dam rady. Przepraszam, no. No to słabo, bo jechałam przez całe miasto kompletnie bez sensu. Wiesz co, to może wpadnij do mnie wieczorem. Tak ci koło 20 pewnie już będę w domu, to nie wiem, wypijemy jakieś wino, pogadamy, co? No dobra, wpadnę. To do zobaczenia, pa. No, hej, cześć. Tosia. O, cześć. Słuchaj, cześć, słuchaj, potrzebuję statystyki, raporty dla Ekobleko dzisiaj na 16. No ale jak to? Przecież to miało być dopiero za tydzień. Miało być za tydzień, sytuacja się zmieniła, ja to potrzebuję teraz. Ale ja nie dam rady, tam nawet połowa nie jest zrobiona. Ja muszę wyjść, wcześniej mówiłam ci. Nie ma takiej opcji. Mówię, sytuacja się zmieniła, potrzebuję mieć na 16 na TikTok. Rozumiano? A, cześć, Gati. Jest Gośka? Nie, Gośka, tej porze. Siedaj. Jak to? Umówiłyśmy się? No nie ma jej. Herbatę? Tak, proszę. Co się dzieje, jak w pracy powiedz, znalazłeś sobie? No co w pracy? Pracę ja mam w domu, dzieciaki, sprzątanie, gotowanie, wiesz, jeszcze jakieś tereny. No tak. Cześć, hej, Pati. O, cześć. Witamy, jaśnie panie. Dziewiąta, ty już w domu? A ty co, że się czekasz? Co ty myślisz, że ja sobie tam siedzę i kawkę popijam? Może byś ty się wziął do roboty? Ja się byłem w szkole, bo się nasz synek pobił. Słuchaj. Znajdź pracę, to spłaciły te kredyty. Nie, tylko to się będzie po to spłacać. Super, widzę, że znowu źle trafiłam. Drugi dzień. Projekcik ci przyniosłam, Vera, nareszcie. Cześć, Jacek. Hej, miałaś mi wczoraj posłać prezentację. Dostałam po prostu plik. To się nie załączyć, sorry, to za... Ja nie wiem, czy z tobą cię... Czy ja do cholery się wszystkim tutaj muszę sam zajmować? Dobrze, zaraz prosimy. Za 5 minut mam to mieć na biurku. Halo, Vera, szalałaś? Co ty mi przynosisz? To jest w ogóle niezgodne z briefem. Się tak nie unoś. Słuchaj, to jeszcze nieskończone. Lecę kontynuować, bo wyjeżdżam na festiwal do Cannes. Co? Szef mi pozwolił. Gosia, masz chwilę? No widzisz, trochę zarobiona jestem. O co chodzi? Co się dzieje? Dalej coś z Piotrem? Co masz na myśli? Ta wczorajsza sytuacja z Tosią. Jaka sytuacja? Słuchaj, ty mnie lepiej nie pouczaj, dobrze? Bo ty to akurat się nie nadwyrężasz. Codziennie wychodzisz sobie o 16, jak gdyby nigdy nic, wszyscy z tobą jak z jajkiem, a widzisz, jaki tu jest młyn? Może zamiast ją bronić, to byś jej pomógł, byście mi przysłali coś porządnego, a nie ten szyk, który tu cały czas od was dostaje. Dobrze, już dobrze, wyluz. Jeszcze coś? Myślałem, że pomogę. Brawo, Gośka. Jak chcesz, ale ja jutro tego nie pokazuję. Aha, i Vera jutro wyjeżdża, mam dość! Jacek, słuchaj, nie mogę teraz za bardzo rozmawiać. Gośka, słuchaj, ja wyjeżdżam na parę dni, muszę to wszystko przemyśleć. Co? Jaki są moje matki? Odbierz do 19. Ale Jacek, to jest gadać. Jacek, to nikt nie przysłał żadnych projektów. Masz natychmiast do niego znać, jak to skończysz gadać i gadać. Jacek. Cytuję. Dobrze, zaraz zadzwonię. Jacek! Ja...
super wiadomość. Dostałam nagrodę za ten artykuł. Pamiętasz, opowiadałam ci. No tak, tak. No a co tam u ciebie, wszystko dobrze? Tak, wiesz co, właściwie to muszę zlecieć, wiesz? Dobra, no, to się dzwonimy, pa. Tak. Jak myślicie państwo, co dzieje się teraz z główną bohaterką? Jest sfrustrowana. Co jeszcze? Załamana. Słucham? Załamana. Załamana. Co odczuwa tak w sobie? Słucham? Smutek. Bezsens. Pustka. Złość. Samotność. Jeszcze raz? Bezradność. Z jakiego powodu? Jak myślicie, gdybyśmy mieli przeanalizować tę sytuację? Poszło pracować do korpo. Bo poszło pracować do korpo. Z czym to się wiązało? Słucham? Przegrała życie. Przegrała życie. Kredyt wzięła. Kredyt wzięła. A jakie sytuacje, w których była, które rzeczywiście spowodowały, że jest w tym miejscu, w którym jest teraz? Festiwal w Cannes, czyli za tym idąc, to znaczy, co to znaczy ten festiwal w Cannes? Mówimy tutaj jak trochę symbolicznie, że co Vera zrobiła? Uciekła z psychologii. Z psychologię, uciekła z psychologię. Hmm? Czyli mamy jedną osobę, która rzeczywiście tu miała wpływ na to samopoczucie Małgorzaty. Kto jeszcze? Oczywiście włącznie z nią samą pewnie, tak? Ale jakby, kto jeszcze? Jakie sytuacje? Cały zespół, zero komunikacji. Cały zespół i zero komunikacji. Czyli jakbyśmy mieli analizować wszystkie sytuacje, to zero komunikacji. Czy myślicie, że Małgorzata mogła coś zrobić inaczej? Wszystko. No i tu się, proszę państwa, zaczyna właśnie przed wami to wyzwanie. Ponieważ macie możliwość za chwilę wejścia na jej miejsce, wybrania sobie sytuacji i zmienienia biegu wydarzeń. Jeżeli nawet będzie to jedna sytuacja, bo nie zdążymy więcej, to i tak wiadomo, że jedna sytuacja pociąga ze sobą inne. To co? Która sytuacja jest najbardziej interesująca? Taka, która według was może doprowadzić do zmiany. Prosi o prezentację. Jak prosi o prezentację, czyli to jest sytuacja pomiędzy kim a kim? Pomiędzy szefem? Tak? Czy nie? Nie, między dziewczyną z działu. Dziewczyną z działu, czyli między Werą, czy między Mileną? Czyli ja pokazuję, Milena. Mileną, tak? Czyli mamy pierwszą sytuację, którą można zmienić. Mhm. Ok? Zaraz zaproszę w takim razie pana. Zapraszam. Witamy serdecznie. W tej chwili jak masz na imię? Artur. Artur. Za moment będziesz Małgorzatą. W momencie. Tak jak było kiedyś w Grecji. Zapraszam. W momencie, kiedy dostaniesz szal, stajesz się Małgorzatą, a potem absolutnie z tej roli wychodzisz, tak? Okej. Okay. W takim razie, od którego momentu chciałbyś zacząć? No jak rozmawiam z Weroniką, tak? Mileną. Mileną, przepraszam. Czy, okej, okay, proszę bardzo, w takim razie zapraszam. A jeszcze, jak ma kierowniczka reału kreatywnego? Vera. Dobra, czyli jeszcze Vera cię interesuje. Tak. Dobra, na razie zaczynamy od Mileny, proszę bardzo. Słuchaj, słyszysz mnie? Tak. Słuchaj, bo prezes mnie poprosił o prezentację na temat ekumeka. I? Na dzisiaj. No. I chciałbym, żebyś to przygotowała. Gościu, ty zwariowałeś. A dlaczego prezes tobie powiedział o tym, a ty do mnie przychodzisz? No bo już wiesz, jaka jest, nie, wiesz, jaka jest sytuacja. Wczoraj rozmawiałyśmy, tak? I się umówiłyśmy na piątek, że przyjdziesz do mnie. No dobra, i ustalimy. Nie ma, tak?
No i ale dlaczego nie powiedziałeś, poczekaj, dlaczego nie powiedziałeś prezesowi, że jesteśmy przygotowane na piątek? No, bo... okej, ale sytuacja się zmieniła, tak? Teraz nie, nie, nie sytuacja się zmieniła. Prezes coś ci powiedział. No dobra, a jaki jest problem z przygotowaniem tego, tej prezentacji? Przecież sama wiesz najlepiej, na jakim prezentacji czynisz. No, ale mamy materiał, tak? Na to materiał. A ty mnie pytasz, czy mamy? No, to powiedziałem. Wiesz co, Gosia, przepraszam cię, nie wiem, co cię tak śmieszy. Na twoim miejscu poszłabym do prezesa i próbowała to odkręcić, no. No dobra, ale mamy materiały z teoretycznego, tak? Na podstawie której... Byłaś u Tory? No, nie. No to idź tam najpierw. A mamy te materiały, czy nie? Gosia, załamujesz mnie. Pytasz mnie o Werę? No. O, cześć, słuchaj, nie masz mojego pendrive'a, szukam. Cześć. Czy wystarczyłaś mi do materiału? Cześć, jak ty ładnie wyglądasz. Wystarczyłaś materiały do prezentacji zakupowej? Wiesz, słuchaj, jak to jest w naszym dziale. Teraz słuchaj. Damy radę. Ty miałeś mnie dzisiaj na te zakupy. Dobra, ale... Bardzo ważne, to jest bardzo ważne. Słuchaj, idziesz na mnie na zakupy? Nie, ważniejsze jest. Bardzo ważne, my się wyrobimy. Słuchaj, Wera, Gosia... Mamy jeszcze tydzień. Nie, nie, na dzisiaj trzeba mi prezentować. Słuchaj, Gosia była u prezesa właśnie, wiesz? Powiedziała, że na dzisiaj mamy przygotować jakieś materiały. Nie, ja powiedziałam, tylko prezes powiedział. Ale słuchaj, ty pracujesz z prezesem czy z nami? No, z prezesem. Uwaga, stop! Zatrzymuję tę akcję. Ponieważ rzeczywiście zaczyna być trudno. Dwie weszły i zaczynają znowu tworzyć pewną koalicję przeciwko jednej osobie. I teraz... Co udało się zrobić tobie? Gdybyś mu powiedział, co ci się udało zrobić. No okej, okay, czy... No? Chyba się nic nie udało zrobić. Uwaga, uwaga. Zajmijmy w takim razie rolę. Znaczy, zajmijmy w tej chwili tę rolę z siebie, ten szal. Tobie, według ciebie nie udało się nic zrobić, bo? No bo nadal był jakiś konflikt, nie dostałem tej prezentacji. Mm. No i nadal będzie ten problem, że teraz się będzie na mnie wściekał. Rozumiem, czyli znowu będzie zależeć od prezesa, a tutaj się teoretycznie nie udało nic zrobić, tak? Nie. Ale zaraz zapytamy, bo ja zapytam w takim razie, zapytam Milenę, czy w jakim kierunku przyszła Bożeta? No, próbowała, tak? Próbowała coś do mnie wydostać, ale w momencie, kiedy na wejściu podpiera się autorytetem prezesa, przestaje być dla mnie jakby kompetentna, wiarygodna. No ale była, tak? Ale była, co było? Co się zmieniło? Co było innego od tamtej Małgorzaty? No próbowała. Na pewno nie wyszła, tak? Nie dała się zbyć. Skupiła uwagę. Skupiła uwagę, nie dała się zbyć, prawda? Czyli nie zrobiła pierwszy krok. I w ten sposób właśnie tworzymy zupełnie nowe sytuacje. Czyli ta postać, która tutaj weszła na miejsce głównej bohaterki. Rzeczywiście, Artur, rzeczywiście zrobił bardzo dużo, bo zrobił ten pierwszy krok. Wera, powiedz, jak z twojej strony to wyglądało? No, ja mam poczucie, że możemy się zakorygować. Czyli jednak, a co takiego spowodowało, że możemy się tego, że uznałaś, że możecie się zakolegować? Małgorzata była zainteresowana. Aha, ale czy zainteresowana swoją pracą, chciała coś zmienić, widziałam, że zmierza do jakiegoś celu. Jest na razie w zespole od 6 miesięcy. A cóż takiego się zmieniło? No brawo! Jakaś drobna rzecz, zobaczcie, spowodowała, że się zmieniła postawa tak naprawdę Wery, chociaż jeszcze tego nie pokazała. Gdybyśmy to mieli szansę pociągnąć to dalej, to być może, żeby się udało. Także jeszcze raz gratuluję i dziękujemy. Takich sytuacji można dociągnąć do 1,5 godziny. I tak to też wygląda, ponieważ prawie każda z tych relacji jest przebudowywana. W niektórych zespołach jest to przebudowywane, jest przebudowywana sytuacja właśnie pomiędzy Werą a Małgorzatą, w niektórych jest bardzo mocny nacisk na prezesa. Są też takie grupy, które się bardzo interesują sprzymierzeńcami, których mamy w naszym zespole, tak? To jest Tosia i to jest Tadeusz. I wtedy jakby też szukają sprzymierzeńców po to, żeby zacząć działać z tak zwanym właśnie backgroundem, tak? Czyli z czymś, co jest za nami, gdzie nie jesteśmy wtedy sami. Czyli jest dużo różnych możliwości. Dzisiaj nie możemy ich zaprezentować,
Ale dziękuję Państwu za ten krok, który z nami zrobiliście. Nie można go zobaczyć. To jest www.teatrpraktyczny.pl. Dziękujemy.